Hej ekipa, witam was Stanią, witam was ponownie w Aquatico. Przyznaję, ta wersja demo bardzo mi przypadła do gustu, bardzo mi się podoba ten podwodny świat, bardzo mi się podoba życie i możliwość budowania naszej osady właśnie pod wodą. I przyznaję, twórcy sporo pracy włożyli w to, żeby ta produkcja powstała. Jak widzicie, ten świat naprawdę świetnie się prezentuje, świetnie wygląda, cały czas żyje. Rybki pływają, tutaj bąbelki gdzieś tam się unoszą, nasze drony pracują, a my zwiedzamy i oceniamy, co trzeba by jeszcze więcej zbudować. Jeżeli chodzi o dalszą rozbudowę, ostatnio mieliśmy problem z energią, to już zostało zażegnane, mamy w tym momencie dwie turbiny. Zrobiłem sobie także drugi sponge collector, który będzie nam więcej naszej pianek, gąbczastych elementów pozyskiwał, bo te są akurat bardzo potrzebne na plastik, a zwłaszcza, że będziemy ich także potrzebować do baterii factory, czyli do produkcji baterii, czyli to prawdopodobnie pozwoli nam produkować dalsze drony i tym podobne zabawki. To na pewno będziemy chcieli rozwiązać. Mamy sporo żelaza, więc na razie tu nie muszę się o to martwić. Skończył się całkowicie tutorial, słuchajcie, skończył się, więc mamy pełną dowolność budowania. Możemy zobaczyć w ogóle, co tu mamy. Mamy baterie factory, oxygen generator, tidal turbine. A właśnie, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców, możemy to oczywiście dalej rozwijać, dalej to wszystko pobudować, więc zobaczmy, może nie tu, tylko tak, tutaj mieszkania, kolejny dom by się przydał. Tylko pytanie, czy możemy coś z mieszkań public, jakieś fajne rzeczy porobić? No przyznaję, tutaj nic nie ma, więc jak widzicie, są dwa tryby budowy, jeden w miejscu, gdzie mieszkamy. Zupełnie inne struktury są, jakieś ubrania, no to na pewno dużo rozwiązań. Natomiast w drugim trybie budowania już mamy samą tutaj kwestię budowy, rozbudowy dalszej. No i teraz tak, badania, tylko jak były tu badania, ja sobie muszę przypomnieć, jak tu się przychodziło do badań. Chyba tu, poczekajcie, jeżeli dobrze pamiętam, tak, są badania i chcemy tak, deko banner, nie wiem do czego miało mi to służyć, ale okej. Chcemy tutaj rozwinąć Plastificator Combo, Sea Hunter Lodge, Unlocks the Scuba Hunter, Drone Factory. A o właśnie, chcemy produkować drony. Proszę budować w takim razie, bo więcej dronów to lepsza produkcja, więcej wszystkiego. Tutaj możemy też jakieś ekspedycje, a że pewnie ekspedycje będą, tylko potrzebujemy dom do budowy do ekspedycji, ale to obstawiam, że w wersji demo może być ograniczone. Subus Facebook, nie wiem, aha, czy są jakieś przychody, tutaj mamy logi, co się tam dzieje, tu mamy magazyny, no plastik faktycznie troszkę słabo, mamy listę zadań, nasze drony, ile co i jakie robią, to super fajnie to się prezentuje. I kolejni, tak, nowe osoby do nas przybyły, w tym momencie słuchajcie, już mamy 7, no to bardzo dobry wynik, przyciągamy nowych osadników, zwłaszcza, że no nie dziwię się, jeżeli powierzchnia będzie tutaj faktycznie coraz trudniejsza do życia. Mamy August to kurczę, to powiem wam szczerze, nie pamiętam. August to nie był July, August to jest sierpień? Przepraszam, teraz już zgłupiałem. Czy August to jest sierpień? Ciężko mi powiedzieć. Dobra, w takim razie wyznaczamy kolejne zadania produkcyjne. Fuel, co tu potrzeba? Domy potrzeba, no to w takim razie skoro trzeba domy, no to domy budujemy, tylko trzeba nam tutaj czego? Uwaga, jakie są zasoby potrzebne? Plastiku, no to słuchajcie, plastik wymagany obowiązkowo, optymalizacja produkcji, jak najbardziej tak, czyli więcej produkcji, więcej tego potrzebujemy i production boost, tak samo produkcja daje nam, ale stać nas, mamy dużo sponge, mamy trochę kasy, sądzę, że ta optymalizacja podskoczy nam, natomiast no mieszkańców tutaj potrzeba więcej, niestety nie mogę dać więcej tutaj dronów, szkoda, tutaj mógłbym building radius, czyli zasięg, ale czy to zwiększa 15% prosto, ale work slot, o, na przykład więcej pracowników. Super, drony będą miały co robić, bardzo mi się podoba. Natomiast te domy, no braki ogromne plastiku, więc musimy jak najbardziej to przyspieszyć. Czy będę potrzebował w takim razie drugiej oli platformy, jak tutaj paliwo? W ogóle zasoby paliwa jest na plusie,
olej, dobra, tlenu, mamy energii, mamy wszystko na razie w dobrej mierze, wszystko ładnie tu się buduje. Natomiast mimo wszystko ja tutaj cały czas gdzieś będę pracował. O, mamy kolejne rzeczy, drone faktory, ale patrzcie ile plastiku to wymaga, ojej. To wiecie co, ja się zastanawiam, czy ten plastik faktory nie będzie potrzeba więcej, ale zmienimy tutaj kolorystykę. Plastik faktory tutaj będzie nam produkowało. Proszę, i gdzieś tu jakieś akcje niebieskie, a może wszystko zrobimy niebieskie i co zrobimy? O, taki klimat, tu czerwony, o, no dobra, źle to wygląda, tak już lepiej. O, plastik faktory, to może takie coś szarawe będzie, niech będzie, niech będzie. Lubię ten niebieski kolor jednak tutaj, ale możemy praktycznie każdą strukturę przemalować, na przykład może zrobimy produkcja baterii, o, takie coś możemy zrobić, super, słuchajcie. No i tutaj widzicie, pełno życia jest, ale my chcemy plastik, plastiku więcej. Więc plastik faktory musimy podpiąć tu. I plastik faktory, no idealnie by się tu wpasowało. Widzę, że jedna nie wyrabia, więc chyba będzie trzeba jednak dwie. Tylko weźcie tutaj, wciśnijcie to plastik faktory. To jest wyzwaniem, ale chyba tutaj wcisnę. O, tu, proszę, wciśnięte. Teraz tylko rurkę poprowadzić zasilającą. Jak najbardziej możemy to przyciągnąć. Tylko pytanie, czy ja mogę. Chyba mogę. Mam nadzieję, że mogę. No plastiku nie mam. Ha, ha, ha. Okej, okay, plastik dostałem. Dobrze. Ile? Okej, okay, wysyłają na materiał ile? 400 tysięcy, nie, 400 plastiku. No, to teraz możemy się porządzić. Jeżeli mam 400 plastiku, to faktycznie możemy zadziałać. Dobrze, to mnie cieszy, że nam wspomagają. Proszę, postawione. I będziemy więcej plastiku produkować. Tu ten domek oczywiście musimy domalować, więc zobaczmy jak to było z kwestią malowania. Wszystko na niebiesko to było. No nie, tutaj jest żółć, jakiś akcent czerwony. Czerwony też fajny kolor. Też fajny kolor tutaj, o. Troszkę powiem wam szczerze, że te domki wyglądają jak w StarCraftie. Zdecydowanie. Niebieskie, Marines, domki. Support Depot to jakoś się nazywało, jakoś tak. Jakoś tak to się nazywało, więc możemy tutaj jak najbardziej pomalować, a tak, tu ma być niebieski, a tu będzie czerwony, o, i świetnie to się prezentuje, proszę bardzo. O to nam chodzi, tlenu mamy, wszystko, choć widzę, że paliwa trzeba zwiększyć produkcję, więc prawdopodobnie musimy dobudować więcej tych systemów, olej platform, olej to my mamy, czy nie mamy, poczekaj, gdzie tu jest ten olej, crude oil, to jest mamy plus 40, ale paliwa to mamy mało, zdecydowanie produkcja paliwa mała, ale możemy optymalizację. Production boost, o, produkcja więcej, 108 będzie produkować, optymalizacja, upkeep, worker slot tutaj więcej i optymalizacja, no wydaje ten plastik, ale teraz możemy pozwolić sobie na to, żeby tu zbudować. Production boost, 20%, no i tylko to zużyło jakieś narzędzia, a nie potrzeba jakichś narzędzi. Okej, w takim razie zbudujmy drugi moduł do wydobycia, tylko tak, fuel refinery. O, to nie, to jest rafinera, przepraszam, tu jest oil platform i zbudujemy tę platformę w takim razie w tym miejscu, idealnie się pasuje, no, to dobrze się wpasowuje w te klimaty tutaj ciach i tutaj oczywiście wszystko naszymi rurkami poprowadzimy tędy, o, tu się połączy z tym i to się połączy z tym i proszę, i postawione, gotowe, teraz nie tylko drony nam powodują. A wy ciągle nie marudzicie, domów wam brakuje. To już stawiam kolejne, proszę, kolejne dwa. A, to już nie zmieszczę, dobra. Ale mogę obrócić, albo ewentualnie zrobić z drugiej strony. O, tutaj z drugiej strony mogę postawić, super. Postawmy to. A tutaj, proszę, dwa domy kolejne będą budowane. Tylko już, plastiku nie ma. Aha, bo ten plastik w sumie mu chyba muszę dostarczyć. Dobra, na spokojnie, damy radę. Powiem wam, że naprawdę świetny klimat tego tytułu. Bardzo klimatyczna też muzyka, pasująca troszkę do tych głębin, więc dajemy radę. Kolejne badania bym chciał zobaczyć, co możemy. Ja całkowicie zapomniałem, plastik faktor. O, więcej bonus, to jak najbardziej. I tutaj też większy bonus, mogę zakolejkować jakoś? Nie mogę, czyli jak puszczę badanie, to nie muszę pilnować, nie mogę zakolejkować. O, underwater field, czy jakieś pola, może mi jedzenie, o, no drone to work, no tak, no to jak mamy produkcję dronów, przydałaby się, więc mamy drone factory, zbudujmy drone, a drone factory potrzeba czegoś, kredyty, plastiki i elektryczność, ale to upkeep, chyba nie,
chyba nic tutaj nie potrzebuję, to dron faktory trochę powciskam. No nie, tu nie mogę za bardzo. Nie mogę tak wcisnąć, ale mogę tak. Nie mogę. Ha! Nie mieszczę się. Drone factory, work efektywność 100%. Wszędzie jest 100%? Czy jest gdzieś miejsce, gdzie nie ma tej efektywności 100%? Bez znaczenia tak naprawdę widzę, gdzie co stawiamy. To wychodzi. Ale pewnie trzeba będzie tutaj dostarczać zasoby, więc... Więc słuchajcie, tu jeżeli będzie plastik i tutaj będą te rzeczy, to postawmy to tu. No, alo, tu. I proszę, postawione. I tutaj drony będą produkować, tutaj baterie będą dostarczone. Kolejne badania, odkryte, super. I to tak samo, to teraz zbudujemy za kasę, możemy dużo budować. O, już paliwo się generuje. Efektywność 99. Proszę, boosta, już efektywność. Aha, bo to może dlatego, że jest tak blisko. Tego nie brałem pod uwagę. Albo dlatego, że nie pokrywa pewnego pola. A to też może być. Też tak może być. Kolejne rzeczy, które chcemy. Jak tam te domki są? Nie ma? Są domki. No to już. Pora malowania w takim razie. Malujemy wszystko na niebiesko. I tutaj czerwony miał być? Nie, nie tutaj. Tu jest niebieski, tu jest czerwony. O, pięknie się prezentuje. A z tej strony będzie domek. Słuchajcie, zrobimy inaczej. Tu tak, tak i tu będzie na żółto. Ha, inaczej. Czyli konkurencyjnie trochę. Czemu nie? Jak tam wygląda kwestia minimapy? A, minimapy mamy tutaj, dobra. Tu mamy building overview, czyli mamy informacje, co jak ładnie zbustowane. Sponge collector, jak widzicie, produktywność bardzo dobra. Podoba mi się to. I tutaj drony. Zaraz będziemy mieć więcej dronów. Potrzeba nam faktycznie dronów. Kolejne badania zrobione. No, szybko się rozwijają te drony. Sea Hunter Lodge. Ok, spróbujmy to, bo nie wiem, czy to jest, do czego to w sumie jest, będzie. Underwater Field to też będzie konieczne. Natomiast tutaj jest połączenie. Potrzebujemy chyba energii. Jednak potrzebujemy energii, ale to nie jest przeszkoda akurat, bo mamy tutaj możliwość połączenia się. Dzięki temu, co tutaj mamy. Oj, powoli, powoli, Staniu. Nie rozpędzaj się. Tędy pociągniemy rurkę. Tędy i podłączamy. Faktycznie jest potrzeba i mamy to. Produktywność dronów będzie najbardziej. Optymalizacja dron faktury 1 na 60 dni. No to będzie naprawdę apki. Produkcja 30. Optymalizacja plastiku. Ile mamy? No i jeszcze mamy tego plastiku. Trochę kredytów wydamy. Żelaza też mamy. No i słuchajcie, już 51 dni. Optymalizacja super. Produkcja, koszty są mniejsze, produkcja jest większa, jak najbardziej, tylko ja już widzę, że prądu zaczyna nam brakować. Zajmijmy się w takim razie podstawami, prąd, tylko gdzie ja tutaj miałem, tutaj mamy Fish One Hub, dobra, ale ja chcę teraz prąd ogarnąć, gdzie ja tutaj miałem ten prąd, poczekajcie, tu jest, turbina kolejna, trzecia, w tym kierunku oczywiście wszystkie turbiny stawiamy i rurki włączymy, żeby to wszystko ładnie ze sobą współpracowało. O już. I jak tylko zbudują, to mamy to. Kolejne badanie zrobione. A underwater field? Nie mogę? Poczekajcie, dlaczego nie mogę underwater field? Dlaczego takie? Okej, okay, nowe drony. Nowa fala, dochodzi nowe drony. No to akurat się przyda. Natomiast dla... Nie mogę to. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego tego mi na początku nie pozwoliło. Ale dobra, w takim razie przechodzimy do budowy tej. Tutaj już na mnie jest to niepotrzebne. Tutaj możemy zbudować cośik. Nie. Tutaj mamy. A, Decoration Banner. A, i to jest nasz banner. Ale nie mogę w tej wersji. I chyba właśnie zawiesiłem grę. Klikając na dekoracyjny banner. Aha, niebezpieczeństwo. Banner, niebezpieczeństwo. Alert, alert. A nie, przepraszam. Chyba złamałem system. Nie wiem. Ale jak widzicie, jest. Decoration Banner. Postawimy tu. Tylko nie wiem, co ten banner w sumie daje, ale postawimy go tu. Ale jak widzicie, de facto jest. Jest opcja. Nie wiem, czy właśnie popsułem system, ale właśnie postawiłem banner, który de facto podobno nie jest dostępny. Popsułem demo. Haha. Dobra, w takim razie lecimy dalej. Zbudujmy. Co tutaj mamy? Mamy Small Drone. Tutaj nic. Natomiast tu coś mi się pojawiło. Tu mam Fisherman Hub, Fishing Expert plus Small Fish, czyli produkujemy małe rybki, a tutaj mamy Sea Hunter Lodge, Shark Meat, a czyli jedzenie. Czyli tutaj mam miejsce Small Fish na drona, spongi
Okej, czyli tutaj jedzenie, ale to jedzenie wiemy, że będzie raczej tutaj potrzebne, więc zbudujmy sobie... Może z tej strony? Tylko, że tak, tutaj nam niepotrzebne jest to... To możemy to postawić na przykład tu. Tak, i ten hub, i tutaj... Oxygen. Ale to już potrzebuje połączenia, więc to postawimy sobie tu. Postawimy sobie to tak, żeby to nikomu nie przeszkadzało w przyszłości. A może tu tak, w taki sposób. I zbudujcie nam te dwie struktury. I kolejna rzecz już jest zblokowana, Underwater Field. Dobra, słuchajcie, mamy pola podwodne. Interesujące, to ja takie pole chcę na przykład tutaj, tak? Dobrze mówię, że tutaj będę mógł? To pole sobie tu ogarnę. I to ja sobie wyznaczam. A, i to sobie to obszar wyznaczam. No fajnie. Tak, tu. I proszę, takie pole proszę mi zbudować. I będziemy mieć dostęp. Nie wiem wprawdzie co to daje, ale się dowiemy. Pewnie się dowiemy. Możemy troszkę przyspieszyć, żeby nam pracę tutaj cały czas pracowali. Drony są produkowane, nowe. Wszystko mamy na dobrym poziomie. Jest elegancko. No, ekipa pracuje. Wszyscy mieszkańcy mają domy. Na to wychodzi dorosłych, rodzin 4. Inżynierów mamy 7. No, powiem naprawdę, jest bardzo dobrze. Co my chcemy kolejne rzeczy badać? Chcemy kolejne rzeczy zbadać, dowiedzieć się. Surface Base. Jakieś bazy. Okej, okay, możemy podatek wprowadzić i to się przyda, bo dzięki tym monetom, zwłaszcza które się kończą, oczywiście będziemy mogli w przyszłości dalej rozwijać badania. Bez monet może być ciężko, więc jak najwięcej, dużo mieszkań, mieszkańców, jak najbardziej zadowoleni 99. Kto tam jest niezadowolony z jakiego powodu? Proszę mi się tłumaczyć. Dobra, co my tu mamy? Produkcja mamy, zabiera nam to spongi. Ale mamy produkcja z małe rybki. Czyli 140 na rok. Tutaj będzie coś zupełnie innego, natomiast... nie, proszę, budować. Ja chcę zobaczyć jak najszybciej co tu będzie. Ale mamy pole. O, i mamy pole. I to możemy tutaj coś zrobić. Seaweed, sea cucumber. Spoko. Spoko. W takim razie ogarniamy to. Tutaj drona chyba trzeba zaprzątnąć do pracy, więc tutaj zrobimy na zielono. Domek będzie na zielono. I co tutaj, jak to wygląda? Ło, jak dron tu pracuje. Co ty robisz, gościu? On, widzicie to? Uprawia. Słuchajcie, on tutaj będzie uprawiał seaweed, czyli dwa. Okej, czyli mogę różne uprawy, dobra, ale mogę to jakoś zwiększyć, powiększyć. Czy to jest, poczekajcie, bo ja to w sumie nawet nie wiem. Tego, a czy to są rządki? Sea cucumber, seaweed, czy mogę... No to powiem wam szczerze, teraz się zastanawiam. Ale pięknie uprawa tutaj wygląda. Podoba mi się. Ale elegancko. Natomiast tutaj jak widzicie jest Sea Hunter Lodge. Dobra, potrzebujemy tutaj tlenu. Więc proszę, tlen dociągniemy. Pewnie niedługo tlen będziemy musieli tutaj zwiększyć produktywność. Ok, połączone. Produktywność tlenu jak tam wygląda? 12. To faktycznie trzeba będzie się zastanowić powoli. I my dostajemy duże rekiny, a przynajmniej mięso rekiny, tak mi się wydaje. Natomiast tutaj no pełna uprawa. Pełen ekwipunek, proszę, pełen. Po prostu dron tutaj będzie uprawiał nam pola, natomiast no seaweed, czy jakieś ogórki wodne i wodorosty. Zobaczymy co tu wyjdzie. Będą gotować nam sushi. Będziemy mieć sushi. Dobra, badania. Badanie zobaczmy. Raw Seafood Buttering. Ok. Surface Base Property Tax. Mamy to ogarnięte. Combly Transport Fever. Energy Production. Drone Construction. Tradeport. O, Tradeport. Immigration Shrine. Kurczę, ile tutaj rzeczy do odkrycia. A tego nie mogę. 130 kredytów, czyżby mi nie stać? Ale tak. Global Improvement Status. Tak, czy to zmniejszenie produktywności, Super Cloud Shop. Factory Stone Residence, ok. Więcej produktywności. Możemy tutaj produkować... Zwiększa produktywność, ale zróbmy ubrania. Chcemy ubrania, ale nie, kasę mam w sumie, to nie wiem o co chodzi. Dlaczego tych ubrań nam nie pozwoliło?
nie do końca załapałem, dlaczego nie pozwolili. Ciągle brakuje nam dronów, natomiast niby mamy 15 dronów, ale ta liczba to nie jest taka zachwycająca. Musimy podbić chyba produktywność tych dronów. Choć nie, to się produkuje, bo to jednak jest na sporo. Nie mam nic więcej, tu jest w porządku, paliwo jest. Plastiku produkujemy nawet na dobrym poziomie. Ale widzę, że tlenu trzeba będzie zwiększyć, więc postawmy jeszcze jeden z tlenem. Jeśli to było, plastik, tidal, oxygen generator, tak. Postawmy takie na razie tu, drugi. Właśnie to można podłączyć. O, no i patrzcie, faktycznie będą uprawy. I pewnie będzie tutaj coś rosło. Dla mnie bomba. Jak dla mnie, jak najbardziej bomba. Gdzie mamy zasoby jedzenia? Bo teraz też chciałbym się dowiedzieć, czy mamy tutaj, tu mamy kamień, tutaj mamy baterie, mamy medycynę, mamy jedzenie, mamy opisane. Satisfactory. Jakiś przytyk komuś tutaj ktoś chce zrobić? Nie wiem. Sushi. O, jednak jest sushi. O, jak mówiłem. No, mówiłem, że będzie sushi. No. Mamy muskety, jakieś ślimaki, jakieś ogórki, ale jak widzicie, jedzenia to tutaj jest naprawdę sporo. No i tutaj pozyskujemy finanse, jak widzicie, z takich przyrostów obecnych 230. No, dobrze, i jeszcze mamy medykamenty, jakieś ubrania. No trzeba przyciągać, mieszkańców. Więc dobudujmy w sumie jeszcze z jedną może tutaj. A może nawet dwie, bo nie wiem, czy nie zaraz tutaj ktoś do nas nie przybędzie. Tutaj na razie nic nie mamy. Oprócz tego sztandaru zhakowanego. Więc na razie zostawiamy. Ale zdecydowanie za mało dronów. Słuchajcie, do wszystkiego. Do wszystkiego są potrzebne drony. Tutaj nam przykopują ogórki. Czy jak zwał, tak zwał, co to jest, to już ciężko mi powiedzieć. Tutaj nie wiem, czy dronów. Kurczę, no za mało dronów do wszystkiego. Chyba że zabierzemy dron na przykład stąd. Jeszcze mamy to małe rybki. I tutaj dron będzie dołączony. No nie. Mamy 6 dronów. Tutaj jest dron. 2 do oleju, 2 do fatek, 2 do plastic factory. Solar panele są jeszcze. Dron produkuje 1. Nie mogę zwiększyć, przydałoby się. Dron produkuje drony. Batery, faktory, dron. Baterii mamy 37, więc zastanawiam się, czy w ogóle jest w tym momencie potrzebne. Spongy Plants Drone. Spongy Plants, no tak, bo tu jest dużo, bo Farmer Drone. No i jest naprawdę komplet, słuchajcie. 6. I tu jest 1, to jest 7. Nie, wreszcie tu jest 3. Dobra, póki co wiemy jedno. Dronów nam brakuje, potrzeba więcej dronów. Energii mamy, tlen się zarabia. A, tlen muszę podłączyć. Zapomniałem. Niby jest, ale go nie ma. To tak jakby był, ale go nie ma jednocześnie, więc ogarniamy to. Tak, i tu się podłączymy z brzegu. Tak, super. No i tlenu mamy 112. Nie było 12, tylko jest teraz 112. Tylko teraz znowu energia. Kolejne badanie zrobione. Surface Base. O, super. Dodatkowe kredyty mogę pozyskiwać. Bardzo fajnie. I mamy 80 tysięcy. Miło. Tak, kolejne fundusze, kolejne rzeczy, kolejne bonusy i to jest bardzo dobra informacja, żebyśmy mogli dalej odbywać. Tutaj widzę jakieś solar panele, water filters, decoration factory, meble, jakieś quarry, optimine, diamond mine, o, spice production, czy jakieś przyprawy będziemy mogli tutaj produkować. Czy to duna to jest? O kurczę, będziemy przyprawy pod wodą. No dobrze, bardzo fajnie, natomiast tak. Tutaj mamy, chcemy podłączyć, a prąd. Chciałem zbudować prąd i się pogubiłem. Choć poczekajcie, tu jest pole, dobrze. To jest prąd, więc prąd będzie stąd. Tylko tak jak powiedziałem, gdybyśmy mogli te turbiny stawiać tak jak powiedziałem wcześniej w pierwszym odcinku, w tych różnych przesmiach, że na przykład tu jest silny prąd i tutaj generowałoby nam energię i te turbiny będą na przykład takie pływające, dla mnie byłoby bomba. Zdecydowanie lepsze niż to, choć to też jest spoko, ale właśnie, efektywność tych wszystkich jest 100%. Powinien być jakiś obszar, że na przykład, no, jest gorzej, ale może ja się tylko czepiam i może tylko chcę utrudnić trochę tą rozgrywkę. Ciężko mi powiedzieć, ale mamy to podłączone, tutaj plastik poszedł prawie cały, nie mamy już nic. Produkcja jest jaka jest, no, staramy się, tak? Dobrze, w takim razie przyspieszę naszą rozgrywkę, zobaczmy, co to jeszcze tam skrywamy. Co jeszcze możemy zrobić dzisiaj? Tak na szybko, Surface Base to się budowa.
Residence, nie mogę podejrzeć, ok. Jobs Board, super. Surface Base, a i to są dyrektywy. O! Jakieś dyrektywy zarządu? Influence, ok. Zróbmy to. Czyli kredyt, czyli monety na dom, 1,5. Tutaj możemy do kolejne dać rzeczy. Ojej, ale tego tu jest, produktywność. Aha, czy to są jakieś zadania, nie tyle zadania, przepraszam, tylko jakieś właśnie takie... jakby to powiedzieć, jakieś... zarządzenia, które muszą spełniać. Może. No dobra, w każdym razie bardzo fajnie. Dobra. Mamy grudzień, słuchajcie, mamy grudzień, więc super, temperatura 1,9 stopni, nie wiem jak to ze wzrostem. No i co, mamy te uprawy jakieś tutaj, cokolwiek, produktywność 220 seaweed na rok. Ale co, tutaj coś uprawia? A dopiero, ojej, dobrze widzę, czy on teraz, tak, dopiero teraz, słuchajcie, rozsadza. Haha, dopiero teraz rozsadza. Dobrze. Patrz co mamy, research complete. No i super informacja, badania zrobione. Surface base, guiding pressure, crump. Energy production. To więcej produkcji energii albo... Sponge cognizant, ok, więcej bonus. House. O, chcę drugi poziom domów. Jak najbardziej tak. I dzięki temu będziemy mieć do trade porta dostępne opcje, więc szybciej. Chcemy jeszcze sprawdzić ten trade port, więc im szybciej, tym lepiej, bo już się powoli nasz czas dzisiejszy kończy, dlatego chcemy więcej, jak najwięcej tego zrobić, bo chcielibyśmy zobaczyć faktycznie ten, jeżeli będzie faktycznie możliwość handlu, to bym chciał zobaczyć, jak to wygląda. Tu kolejne domy, super, naprawdę super. Aha, to wyłączyłem, ale dronów już mamy. W tym momencie już mamy dronów 16, jest to spokojnie do wyrobienia. Produktywność, wszystko mamy, możemy to powiększyć. Building radius, worker, produktywność, to bym zwiększył. No i spoko, troszkę drony przegrzejemy, ale co tam, wiemy, że sobie dadzą radę. Ale najbardziej mnie martwi ten kwestia plastiku, może tutaj coś jeszcze wzmocnię. Production boost, o, już więcej plastiku i optymalizacja, mniejsze koszty. No, i to jest bardzo dobry pomysł. Optymalizację. Upkeep. Mamy. Aha, czyli po prostu to chyba z czasem wchodzi, że możemy. A może nie. Kolejne badania. Super. I ostatnie. Trade post. Trade post 13 dni. Decorative plan? Nie. Chcę trade post zobaczyć właśnie możliwość zbudowania. Natomiast mieszkanie pozwalają nam drugi poziom. Duże mieszkania. Czym się różni mało od dużego? Nie mam żadnego pojęcia. A widzicie, tu ludziki jednak żyją, jakieś egzystują. Tutaj nie mamy na razie nic. A nie, przepraszam. Mamy sklep z ciuchami i możemy wpływać na to. No. No. I proszę. Sklep z ciuchami. Stawiamy. Ale ile to plastiku? 60 plastiku. No proszę was. Jakie to drogie. Jakie to wszystko. Ale mamy przychód 1900 na rocznie. To jest naprawdę ładny przychód. Naprawdę sobie chwalę. Jeszcze zobaczyć, czy jakieś rzeczy tutaj mogę. Nie. Nie mogę nic więcej, ale nie przeszkadza mi to. Produkcja, no i jest. Osada się rozwija, osada ciągle pracuje. Osada ciągle funkcjonuje. Trader Post za chwilę będzie dostępny. No i będziemy cisnąć kolejne badania, jakieś tutaj mniejsze, większe przychody. Jedzenia i wszystkiego chyba też mam sporo. Okej, czy najlepsze byłoby tutaj mamy. Mamy to Garden Prosperity Combo. Sponge kolektor, większa efektywność, jak najbardziej tak. A my zobaczmy ostatnią strukturę jeszcze dzisiaj, którą chcę zbudować. Tylko teraz gdzie to jest? Tutaj? Tu? Nie? Tu? A tu? Trade post, ale plastiku. Trade port jest duży. Ale trade port będziemy na pewno chcieli tutaj pisać koło miejsca, gdzie będziemy handlować. Więc to bym pozostawił może nawet w taki sposób. O, i trade port. No ja wiem, że tam usunę, ale to jest mega, mega na to priorytet. Plastik i kamień, a my kamienia to chyba nie mamy. Gather all resources. Zobaczmy, tutaj jest żelazo. Jakieś zasoby. Najgorsze jest to, że my nie mamy podglądu na zasoby, a przynajmniej się nie wydaje.
Respondzi go Stone Iron Plastic. Czyli mogę normalnie tak zaznaczyć. O! Ale tutaj wszystko żelazo? Czy to jest... Nie, tu jest plastik, okej. Okay. Tu nie ma nic. Ja szukam kamienia. Czy ktoś widział kamień? Mam problem z kamieniem. Chyba jest kamień. To jest kamień? To jest... Co to jest? Nie wiem, za surowiec. Ja się przekonam. No, chyba teraz nie zobaczę. Kamień. To jednak jest kamień. No to super. Zna to mega priorytet, proszę ustalić, bo bez kamienia to my nie zbudujemy najważniejszej struktury dzisiejszego odcinka, więc... No dawać, zasuwamy, jeszcze tylko plastiku, kamień już jest, plastiku tylko nam potrzeba 30, dużo nie brakuje, dacie radę, wierzę was. A tutaj jak widzicie różne rzeczy mamy, tylko ciekawe, że akurat tutaj jest tak mało tych muszelek i tak daleko musimy do tego miejsca latać. No trochę jest tak nieekonomicznie, ale pewnie zaraz to przestawiamy zupełnie inaczej, zrobimy takie dwa miejsca do zbierania, chyba że będzie to jakieś inaczej rozwiązane. Kolejne badania oczywiście, to będą badania tutaj, czyli produktywność jedzenia, produktywność energii, sądzę, że ta produktywność jest zdecydowanie, no i budują nam to, i budują, o jaki sygnał, jaka satelita tu się ładnie prezentuje, podoba mi się, no i mamy to, centrum handlu pozwoli nam handlować, mam taką nadzieję, że pozwoli nam zakupować surowce akurat, których brakuje. Będziemy mogli więcej, szybciej i efektywniej rozwijać. Mam nadzieję natomiast, że ten odcinek wam się podobał, że wam się podobały te przygody, które tutaj szykujemy, że to co tworzą twórcy i prezentują w wersji demo także przypadnie wam do gustu. Przypominam, możecie w tym momencie jeszcze grę pobrać, samodzielnie, za darmo przetestować. Ja serdecznie was do tego zachęcam, zapraszam. Według mnie warto, bo tytuł, no co tu dużo mówić. Tytuł naprawdę zapowiada się zacnie. Tylko ciekaw jestem, kiedy tak naprawdę będziemy mieli tą okazję doświadczyć. Dobra, mamy to. I co mamy tutaj? Aktywny? Tak, aktywny drona potrzeba nam tutaj. Jeden dron, a tu jakiś handel? Super, research complete. Kolejne badania zrobione. Ok, bonusy, bonus do efektywności. Natomiast tutaj brakuje nam drona, więc stąd bym drona zabrał. Nie, przepraszam, nie stąd, tylko na przykład stąd. Nie mogę zmniejszyć? What? Ale patrzcie, że oni to wyczyścili prawie do zera. Ale dlaczego nie mogę zmniejszyć dronów? Myślałem, że tu jest jakaś opcja. Wow. No to powiem wam szczerze, jestem zadziwiony, że nie mogę wpływać na to. O trochę mnie martwi, bo teraz nie mam drona, więc ewentualnie mogę drona tu zatrzymać pracę. Dzięki temu dron będzie tutaj. Prawda? Prawda, dawać tu drona. Chyba, że muszę więcej zatrzymać dronu, żeby tu ktośkolwiek przybył. No, zatrzymamy tutaj. I co, tutaj się dron pojawi? Mam taką nadzieję. Bo potrzebujemy. Choć widzę, nie, jedzenie potrzebujemy chyba bardziej. Jedzenie potrzebujemy chyba bardziej, więc proszę, produktywność jedzenia. I tutaj także odpalamy. I tutaj cały czas na tym pracujemy. Natomiast, jeżeli wam się ten odcinek podobał, pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!